Siema, tutaj Zdan. Oglądacie World of Us Podcast i to jest recenzja płyty Traveler, Termination Shock. Wiecie, jak to jest z sequelami, nie? Sequel jest zawsze gorszy od oryginału. I nie, wiem, że można podać przykłady, Terminator 2, bla, bla, bla. Ale na przykład weźcie drugą część Conana, dupsko, nie? No więc zespół Traveler, jedna z największych nadziei nowej fali heavy metalu, grało drugą płytę. No i jest problem. Jedynka była sztos. Turbo sztos. Już otwierający numer to był sztos. A na dwójce odpalasz i masz takie... Co tu się stało? No bo tak, produkcja jakaś taka utraciła trochę tej młodzieńczej werwy, taka trochę płaska. Numery, niby heavy metal klasyczny, ale też jakiś power gdzieś uciekł, uleciał. Jean-Pierre Aboud, JP, no niby dobrze śpiewa, ale jakiegoś ducha w tym brakuje. I niestety to jest pewien motyw przyświecający tej dwójeczce. Niby wszystko jest okej. Okay. Niby nadal są dobre wzorce, ale brakuje iskry Boży. No, bo na jedynce było tak. Odpalałeś. I od razu było wiadomo, że jest sztos. I leciał sobie do końca i właściwie poza jednym może numerem wszystko było najbardziej caca. Tutaj trzeba się doszukiwać trochę tych dobrych numerów. Oczywiście one tam są, jest na przykład tytułowy Termination Shock, to jest dobry kawałek. Tylko mam wrażenie, że trochę spuszczono z tonu. W sensie nie jest to tak bezpośrednie i może nie agresywne, ale mniej jest do przodu. Jest więcej Iron Maiden. Jest trochę więcej może próby wyrafinowania kompozycyjnego, co nie wychodzi na plus. To oczywiście są fajne numery. Do produkcji też można się przyzwyczaić, chociaż ona moim zdaniem jest tutaj naprawdę za bardzo płaska. I można by to lepiej zrobić. Kiedy się tak już odsłucha trochę razy, to kilka rzeczy zostaje w głowie i nie jest tak, że to są nieprzyjemne odsłuchy. To nie jest jakieś kupsko, ale na pewno jest gorzej. Na pewno jest gorzej niż na jedynce. Trochę zawiedzione nadzieje. Najlepszym elementem jest JP. Pomimo innego trochę stylu śpiewania, pomimo trochę, jakby to powiedzieć, właśnie stonowania linii wokalnych, nadal jest bardzo, bardzo dobrze. On jest po prostu dobrym wokalistą. Po prostu już pewnym sztosem jest. I tyle. W przypadku kawałków chciałbym widzieć więcej bezpośredniości, więcej takiej energii, która była na jedynce. Było więcej werwy, było więcej mocy. No niestety nie ma. Gdyby się też do czegoś doczepić, to powiedziałbym, że na przykład solówki nie są najwspanialsze, nie? Może to nie jest najważniejsze, ale tam na jedynce też były lepsze. Oczywiście po iluś tam przesłuchaniach to jest dobry heavy metalowy album. Naprawdę jest w porządku. Nie żeby ten, ale... Nie jest to kontynuacja tej drogi. Moim zdaniem można było lepiej. Albo przynajmniej spróbować powtórzyć to coś. Może nie uchwycono magii po prostu. Może jakiś tutaj coś tu siadło. Może nagrano za szybko. Może trzeba było posiedzieć nad kompozycjami trochę. Albo w ogóle napisać inne kompozycje. Ciężko stwierdzić. Na pewno jest tak, że warto odsłuchać i nie jest to coś, co wyrzuca cały zespół do kibla. Natomiast ludzie, którzy bardzo się napalili na jedynkę, mogą się zawieść. Szkoda. Nadal chętnie obejrzałbym Travelera na żywo, powiem wam. Może na żywo te numery działają lepiej. Są miejscami takie, że warto pośpiewać z JP, więc może to się sprawdza w ogóle na koncercie, super. Ale z płyty... No niestety. Niestety
nie jest tak, jakbym sobie życzył. No, ja byłem Zdan, to był What the Fast Podcast. Jak wam się podobało, łapka w górę, jak nie, łapka w dół. Oglądajcie, subujcie i widzimy się w następnym odcinku. Siema!